Siemano, chciałem wam dzisiaj pokazać trzy takie moje i Huberta sztuczki na to, jak sprowokować rybę do brania. Pierwsza metoda, jak nic się nie dzieje, to zawsze można wystawić dupę. Żart. Oczywiście pierwszą metodą, jaką zawsze stosujemy na pierwszy ogień, która jest najłatwiejsza i najprostsza i na pewno wszyscy ją znacie, to jest zmniejszenie przynęty. W sensie schodzimy o rozmiar niżej. Jak to nie pomaga, możemy spróbować jeszcze o rozmiar niżej. Czasami też sprawdzają się przynęty takie typu wiggle, tutaj z ogonem, z tego typu ogonem. One często też prowokują leniwe ryby do brania. Jeśli małe przynęty nie pomagają, no to drugim takim moim sposobem na sprowokowanie brania jest zmiana kierunku płynięcia przynęty. Zauważyłem to oglądając tak naprawdę materiały nasze filmowe z wypraw szczupakowych, że z reguły brania następują zaraz po zmianie kierunku płynięcia przynęty. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Dlatego takie urozmaicenie w prowadzeniu jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Raz góra, raz dół, bok, lewo, prawo. Oczywiście wszelkie podszarpnięcia i tak dalej przy prowadzeniu gumy jak najbardziej tak. Trzecim sposobem jest założenie obrotówki na przypon, co już wam pokazuję, jak zrobić. Cały myk polega na tym, że bierzemy starą obrotówkę. Ja tutaj mam Konger Himera trójkę. Polecam na początek się spróbować pobawić z jedynką i dwójką. I potrzebujemy samo skrzydełko z obrotówki. Więc obcęgami obcinamy drucik. Warto jest mieć dobre kombinerki. Moje niestety, ja nie wziąłem swoich kombinerek. Je ostatnio utopiłem przez przypadek. I mam jakiś stare, które w aucie znalazłem. Ściągamy samo skrzydełko z mocowaniem i zakładamy je na fluorokarbon. Teraz tylko krętlik za grawką. Zaciskamy. Obcinam końcówkę fluorokarbonu. Zawsze zostawiam taki mały kiku, to mnie przeszkadza, jakoś czuję się bezpieczniej. No i teraz mamy takie wahadło przed naszą gumą. Wygląda to, jakby przed gumą uciekała rybka. Ten sposób już nieraz mi pomógł, jak ryby nie chciały współpracować. Parę razy mi się na jeziorze Żarnowieckim sprawdził. Z tego, co wiem, Hubertowi też parę razy pomógł. Spróbujcie u siebie na wodzie, a nuż się okaże, że w dni, kiedy ryba nie chce współpracować, to wam pomoże. I dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy tak było. No nic, ja próbuję coś złowić, może się uda. No niestety, a czasami jest tak, że ta ryba po prostu nie współpracuje i co byśmy nie kombinowali i nie robili, no to... Jak macie jakieś fajne patenty, którymi chcecie się podzielić, no to dawajcie znać, piszcie w komentarzach. Chętnie potestuję. I tyle. Ja się żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, klikajcie łapki w górę. Trzymajcie się, na razie. Hej.